Cześć, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku pokażę Wam, co kupuję jako złom srebra. Większość rzeczy kupuję od osób prywatnych. Tutaj zobaczcie, tu mamy zestaw sztućców. Jest to komplet dla 6 osób. Nie wiem, czy się uda, ale to jest próba 875 Rosja. Kurczę. 875. Gdyby ktoś był zainteresowany tym zestawem, chętnie go Wam sprzedam, bo szkoda go przetapiać na sztabki. To sobie na razie tutaj odłożymy i pokażę Wam, co dalej udało mi się kupić. Często kupuję złom z srebra w postaci biżuterii. Tu mamy takie łańcuszki, sygnety uszkodzone. Jakieś takie różne rzeczy. Złom typowy. Ale wśród tego złomu udaje mu się naprawdę fajne rzeczy wygrzebać. Na przykład, nie wiem, bransoletka nowa. Tu mamy kolejną nową bransoletkę. No i tych rzeczy mam naprawdę dość sporo. Jakieś przywieszki też nowe. Zobaczcie, jakby ktoś likwidował sklep, no to tak to wygląda. No, tu mam na przykład pierścionki fajne ze wszystkimi oczkami, no. Naprawdę fajne rzeczy. Łańcuszki. Tu gdzieś był drugi taki gruby łańcuch. Tu mamy łańcuszek galibardi na szyję. Bransoletka też nowa, trafiła mi się jako złom. I tutaj taki gigant jeszcze jest, zobaczcie, 160 gram łańcuch, dość ładny, zobaczcie. Te rzeczy, które są w tych woreczkach, to oczywiście one nie pójdą na przetop, je zamienię na złom srebra. Tu mam ostatni zakup, który dzisiaj właśnie kupiłem. I takie pytanie do Was. Co myślicie na temat tych widelczyków? Tutaj są oznaczenia. Nie widać, widać. To jest srebro. To nie przyciąga w ogóle, więc prawdopodobnie możliwe jest, że te widelczyki są z czystego srebra. Na razie ich nie będę piłował i nie będę ich sprawdzał, bo dałem za nie 20 zł za sztukę, łącznie z tym widelcem. To jest już złom, trzeba to przepiłować i rozbić. I tylko trzonek jest srebrny. Tu mamy widelczyk. Tu mamy widelec, ale to jest próba chyba 84. Tu mamy złom, tandetna łyżka, kolejny złom. A tu mamy dość fajne łyżeczki, mi się trafiły. Bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć łyżeczek mamy. I te łyżeczki są naprawdę w bardzo dobrym stanie. I to jest próba 3. Nie wiem, czy będzie widać. O, widzicie? Gdyby ktoś chciał się zamienić na inny złom, 925 na przykład, chętnie się z nim zamienię. Możecie pisać w komentarzu. Kolejne sztućce, które nie mają nabitej próby, ale wiadomo, że to jest srebro duńskie. Zobaczcie. Tutaj mamy srebro duńskie, trzy wieże. Widać? Widać. Takie oto widelczyki mam, łyżeczki. Wszystko próba 830. Nóż kupiłem za 20 zł. To jest nóż do ryb. Ma tutaj próbę nabitą.
Nie przyciąga go magnes, więc możliwe, że to jest srebro. Nie chcę tego piłować, bo też mam tutaj komplet tych noży. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć mam ich. Te mam trzy. W takiej rączce jest około 10 gramów srebra. Mam dużo tych widelcy. Widziałem takie łyżki po 4 złote za gram, ale nie wiem, czy to jest prawda. Możecie pisać w komentarzach. Gdyby ktoś chciał te łyżki i chciałby się zamienić na większą ilość złomu, oczywiście się z nim zamienię na jakieś, nie wiem, mogą być nawet zlewki, albo może to być jakiś złom taki jak tutaj w tej biżuterii, taki łańcuszki porozrywane i tak dalej, bo te sztuce są naprawdę fajne. Często mi się też zdarzają inne rzeczy, które Wam też będę pokazywał, bo też dużo kupiłem i chcę Wam pokazać, co można kupić jako złom. No, złom kupuję głównie na targach jakichś od osób, które licytują stare mieszkania w Niemczech, Austrii, Francji, Danii, od takich handlarzy. No, mam często taki telefon, że są takie i takie rzeczy i czy bym nie chciał, to ja mówię, że chętnie od Was je mogę kupić. I to tak właśnie wygląda. No. Na pewno będę przetapiał ten złom na sztabki. Muszę dobrać odpowiednią firmę, która te sztabki dla mnie wykona, ale najtańsza opcja to będzie sztabka obecnie 100-gramowa z jednej firmy. Jak tylko przetopię złom, to oczywiście Wam pokażę, jak to wszystko wygląda, jak procedura wygląda przetopu. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się, cześć!